Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego kota, który jest jednocześnie pudełkiem. Ponieważ tu do środka możemy sobie coś wsypać. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego kota będziemy potrzebowali na początku dwóch takich samych kwadratowych kartek papieru, jedną na tułów, drugą na głowę. W tym, że ta na głowę musi być wielkości 3/4 tej kartki. A jak to zrobić, żeby miała takie wymiary? Już Wam tłumaczę. Na początku musimy zgiąć ją na pół, lecz nie zaginamy całkiem, tylko na jednym końcu i na drugim końcu zostawiamy sobie tylko takie punkciki, w których kartka dzieli się na pół. Więc zaznaczamy sobie punkt tutaj, punkt na górze i do tego oraz tego punktu przykładamy tą krawędź i już wtedy całkiem zginamy. Odginamy, teraz przekręcamy sobie kartkę i wykonujemy takie same ruchy. Czyli przykładamy tą krawędź do tej krawędzi i zaginamy tylko na górze punkt i na dole punkt. Odginamy i do tych punktów przykładamy tą krawędź i już wtedy całkiem zaginamy. Odginamy i teraz wystarczy po prostu wyciąć mniejszy kwadrat, taki o wzdłuż tej oraz tej linii zgięcia. Można to zrobić nożyczkami, skalpelem, siekierą, młotkiem, czym macie, można to zrobić. Oczywiście to zostaje, to wyrzucamy. Kiedy już mamy mniejszy nasz kwadracik, od razu złóżmy z niego głowę naszego kota. Do tego celu kartkę zginamy na pół we dwie strony. Czyli tą krawędź przykładamy do tej krawędzi. Odginamy. Przekręcamy sobie i powtarzamy ruchy. Czyli tą krawędź do tej krawędzi. I odginamy. Teraz odwracamy naszą kartkę na drugą stronę i zginamy wzdłuż dwóch przekąt, czyli przykładamy ten rożek do tego rożka. Odginamy. Przekręcamy sobie i przykładamy ten rożek do tego rożka. I odginamy. Teraz trzymając kartkę w ten sposób, musimy zagiąć ją w taki wielowarstwowy trójkąt. Do tego celu kartkę na początku zginamy wzdłuż tego zgięcia do środka, wzdłuż tego zgięcia drugą stronę i z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, czyli wzdłuż tego zgięcia do środka i wzdłuż tego zgięcia drugą stronę. I powstał nam taki wielowarstwowy trójkąt. Pokażę jeszcze raz. Było tak, jeżeli zrobiliście dobrze zagięcia, tak jak ja, to on powinien Wam się w taki sam sposób, sam tak jakby poskładać. Teraz trzymając w ten sposób, musimy wyciągnąć spod spodu tą warstwę w górę. Czyli żeby to był po prostu kwadrat. Tak? I wyciągamy tą warstwę w ten sposób. Teraz musimy ten odcinek na oko podzielić na trzy części i zagiąć właśnie ten tutaj wierzchołek
mniej więcej właśnie w taki sposób, żeby powstały odcinek był 1/3 tego całego odcinka. Czyli no, to robimy tak na oko. Mniej więcej gdzieś tyle to będzie 1/3 i zaginamy to. I już nie odginamy, tak powinno być. Ale jakbyście nie zagięli, to kod będzie miał większe albo mniejsze uszy. I teraz tą całą krawędź, tylko tej jednej warstwy, przykładamy do tej linii zgięcia. To może tak zostać, ale pokażę jeszcze raz. Było na początku tak, 1/3 odcinka w tą stronę i następnie tą całą krawędź do tej linii zgięcia. W ten sposób. I to na razie może tak zostać. Teraz odwracamy sobie na drugą stronę naszą kartkę i tutaj musimy z tym wierzchołkiem zrobić dokładnie tak samo. Czyli, żeby nam było łatwiej, możemy spod spodu odgiąć to do tego momentu i zaginamy równo z tym, żeby kot miał równe uszy. I wtedy tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. I tam pod spodem też zaginamy tak jak było. I jak już trzymamy na tej stronie, to przykładamy ten wierzchołek do tego tutaj punktu. I już nie odginamy. Musimy zrobić kolejne zgięcie, które będzie wyglądało w taki sposób, że też mniej więcej na oko odginamy tą krawędź, stronę tak jakby tej krawędzi. Mniej więcej też, żeby ta część i ta część były takie same. Czyli no mniej więcej na oko tak o dziś powinno być. Wiadomo, tutaj w tym punkcie powinno się zaczynać zgięcie. I powinno iść aż tutaj do tego punktu. Nie dalej niż ta krawędź. Zaraz wam dokładnie pokażę. Tak, zaginamy tu. I od środka powinno to wyglądać tak, że zgięcie jest od tego punktu i idzie do tej tutaj linii zgięcia. A dalej już nie powinno być zagięte. Czyli do tego tutaj punktu idzie zgięcie. I dalej już nie zaginamy. To jest dość ważne. I teraz odwracamy naszą kartkę na drugą stronę i raczej staramy się wykonać te ruchy w powietrzu, żeby tutaj nam się nie zagięła kartka. Ewentualnie możemy ją odgiąć na płasko i później ją zagiąć z powrotem. I tu robimy dokładnie tak samo, czyli ten wierzchołek do tego wierzchołka. I odginamy mniej więcej 1/3 w ten sposób. I teraz z drugiej strony zaginamy tak jak było. I trzymając w ten sposób, przekręcamy sobie to o tak. Tu na dole mamy te warstwy i odginamy je w ten oto sposób. Ten oto sposób, a tą część wzdłuż tych linii zgięcia, co są w środku, spłaszczamy w dół. A te uszy wyginamy mniej więcej w taki sposób. Było tak, a my wyginamy mniej więcej w taki sposób, żeby tutaj się równo kończyły. Pokażę jeszcze raz, jak było wcześniej. Na początku było tak. Zaginamy uszy z jednej, z drugiej strony. Ustawiamy sobie kartkę w ten sposób. Te elementy odginamy w ten sposób. I całość spłaszczamy. Wzdłuż istniejących już linii zgięcia. I tutaj sobie poprawiamy uszka. Kiedy to zrobimy,
Musimy te warstwy, co wcześniej zagięliśmy spod spodu, odgiąć, zagiąć tą część i schować je do środka. I z drugiej strony tak samo odginamy, przykładamy i chowamy to do środka, żeby głowa nam się nie rozbalała. I teraz jeszcze na oko zaginamy gdzieś tyle, żeby broda naszego kota nie była taka szpiczasta, tylko płaska. O, mniej więcej gdzieś tak, ale tylko pierwszą warstwę. I na razie głowa naszego kota jest gotowa. Zostawiamy ją i robimy drugą część z drugiej kartki. Bierzemy sobie nasz kwadracik i na początku zginamy go na pół w dwie strony. Czyli przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Zaginamy, odginamy, przekręcamy sobie w ten sposób i przykładamy tak samo tą krawędź do tej krawędzi. Odginamy i teraz przykładamy, i teraz zginamy wzdłuż dwóch przekątnych, czyli przykładamy ten rożek do tego rożka, a później ten rożek do tego rożka. Odginamy i tak jak mówiłem, ten do tego. I odginamy. Teraz, kiedy to zrobimy, przykładamy każdy wierzchołek do środkowego punktu przecięcia się wszystkich linii. I już nie odginamy. Tylko przykładamy jeden, drugi, trzeci i czwarty. I teraz odwracamy sobie nasz kwadrat na drugą stronę. Wstawiamy w ten sposób. I musimy go zagiąć w taki wielowarstwowy kwadrat, który na pewno już wcześniej wykonywaliście. Czyli wzdłuż tej linii zgięcia odginamy w dół. Wzdłuż tej linii zgięcia odginamy w drugą stronę. I trzymając tutaj z tej strony, z drugiej strony robimy tak samo. Czyli wzdłuż tej linii odginamy w dół, a wzdłuż tej linii w drugą stronę. A to na końcu po prostu spłaszczamy. Możemy przycisnąć mocniej zgięcia i mamy taki wielowarstwowy kwadrat. Pokażę jeszcze raz szybko. Wzdłuż tej linii zgięcia odginamy w dół, wzdłuż tej linii zgięcia odginamy w lewą stronę, wzdłuż tej linii zgięcia w dół i wzdłuż tej linii zgięcia w prawą stronę, a to spłaszczamy. Teraz trzymając w ten sposób, musimy tą pierwszą warstwę tak unieść, żeby nam się tutaj ta kieszonka otworzyła i rozpłaszczyła. I podnosimy i ten tutaj punkt, czyli środek kartki, przykładamy tutaj do tego punktu do środka i zaginamy elegancko po całości. Czyli tutaj, tutaj, jeszcze tutaj z boku. Tak, było zgięte tak, było zgięte tak, my odginamy to w ten sposób i spłaszczamy. Teraz odwracamy na drugą stronę i wykonujemy takie same ruchy, czyli tą pierwszą warstwę rozpłaszczamy w ten oto sposób i zaginamy. Tutaj, tutaj i tutaj. Tak, było tak. Do góry i rozpłaszczamy. Teraz odwracamy w ten sposób. Przerzucamy warstwę jedną na lewą stronę. Podnosimy i warstwę z tyłu przerzucamy na prawą stronę. I trzymając w ten sposób, przykładamy tą krawędź
pierwszej warstwy do środka naszej kartki. Zaginamy. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli tą krawędź do środka kartki. I również zaginamy. Odginamy. I teraz ten tutaj wierzchołek przykładamy do tego punktu, gdzie ta linia spotyka się z tą linią. Zaginamy. Z drugiej strony robimy tak samo. Odginamy. I wzdłuż powstałych linii zgięcia musimy te trójkąciki wgiąć do środka. Ten oto sposób. Kiedy to zrobimy, przykładamy tą krawędź do tej linii zgięcia. I zaginamy wzdłuż tej wcześniejszej linii zgięcia do środka. I możemy wzmocnić jeszcze raz zgięcie. Z drugiej strony wykonujemy takie same ruchy, czyli przykładamy do tej linii zgięcia. I zaginamy jeszcze raz w tą stronę. I teraz odwracamy kartkę na drugą stronę. I wykonujemy takie same ruchy. Czyli przykładamy tą krawędź do środka. Zaginamy z drugiej strony tak samo. Odginamy. Te wierzchołki przykładamy do tych punktów i wginamy do środka wzdłuż powstałych linii zgięcia. Następnie tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia i zaginamy wzdłuż tamtej linii zgięcia powstałej wcześniej. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. I zaginamy do środka wzdłuż wcześniej powstałej linii zgięcia. Teraz z tej strony jeszcze zrobimy ogon naszemu kotu. Musimy zrobić zgięcie, które będzie zaczynało się tutaj w tym punkcie, gdzie nam się tutaj kartka rozwarstwia. Jest jedna warstwa, jak widać, taka kreseczka. I łączy ona się z krawędzią. To między tym punktem, a tym wierzchołkiem. Wykonujemy po prostu zgięcie. Taki oto sposób. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Zgięcia w ten sposób powinny wyglądać, czyli od tego punktu do tego punktu, z drugiej strony tak samo. Mają być zagięte. I teraz musimy wykonać kolejne zgięcie, które będą równe z tymi tutaj krawędziami. Czyli po prostu musimy podnieść tą warstwę i zagiąć równo z tą tutaj krawędzią. Zarówno z jednej strony. Oczywiście zaginamy tylko do środka najlepiej. Jeżeli zagniecie dalej, to też się nic nie stanie. No i z drugiej strony również zaginamy. I teraz z obu stron naraz. W ten sposób i powstaje nam ogonek naszego kota, który najlepiej sobie wyginamy. Jakoś tam zawijając na palec najlepiej, o, żeby wyglądał w ten oto sposób. I teraz bardzo prosty sposób rozkładamy naszego kota, trzymając za ogon, za tą część, rozkładamy. Tutaj w środku musimy wypchać to troszkę palcami, troszkę od środka, a resztę od dołu sobie wypychamy, żeby on miał po prostu tutaj kieszonkę w środku. O, i w taki sposób się prezentowało to. Pokażę jeszcze raz szybko. Trzymamy za ogon, łapiemy za tą część. Rozciągamy od ciebie
I tutaj najlepiej używając palca spod spodu wypychamy sobie środek, żeby kot równo nam stał. I na sam koniec bierzemy jeszcze głowę. Głowę montujemy oczywiście tutaj na szyi. W ten oto sposób tutaj pod warstwę wkładamy jak najgłębiej się da i zaginamy zgięcie między tym a tym punktem. W ten oto sposób. I nasz kot jest gotowy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego poradnika.